100 dni na plus, tak oceniają działalność rządu premier Beaty Szydło świętokrzyscy parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości. Z lokalnymi mediami spotkał się dziś szef świętokrzyskiego PiSu poseł Krzysztof Lipiec, senator Jarosław Rusiecki i posłowie Marek Kwitek oraz Andrzej Kryj, podsumowując najważniejsze projekty uchwał, które zostały złożone w Sejmie, przede wszystkim sztandarowa ustawa Rodzina 500+. Ta ustawa ma cele bardzo ważne. Wielokrotnie podkreślaliśmy, w jakiej trudnej sytuacji demograficznej znajduje się Polska. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że pod względem liczby rodzących się dzieci znajdujemy się pod koniec państw świata, gdzieś na początku trzeciej setki. Ustawa 500+ ma zachęcić Polaków do tego, aby mieli dzieci. Zmianie uległa również ustawa dotycząca sześciolatków, która weszła w życie 23 stycznia bieżącego roku. To rodzic będzie decydował, czy posłać dziecko w wieku 6 lat, bo będzie miał takie prawo, czy też skorzystać z tego, że obowiązek edukacji rozpoczyna się dopiero w wieku lat 7. Dobrą zmianą PiSu mają być też ustawy o opodatkowaniu banków i hipermarketów, czy podniesienie kwoty wolnej od podatku, których projekty złożono w Sejmie, czy przekazano do konsultacji społecznych. Szef świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości mówił również o planach utworzenia na powrót Centralnego Okręgu Przemysłowego wzdłuż rzeki Kamiennej. Ja myślę, że tutaj takim dobrym atutem w północnej części województwa świętokrzyskiego jest specjalna strefa ekonomiczna, nad czym pracujemy również, aby te ważne zadania, te ważne przedsięwzięcia, korzystając z dorobku lat wcześniejszych, można było wdrożyć w północnej części województwa świętokrzyskiego, od Końskich począwszy, poprzez Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec, Sandomierz. Senator Jarosław Rusiecki poruszył trudny temat przemysłu stalowego oraz niebezpiecznej konkurencji, jaką choćby dla ostrowieckiej Huty stanowi tania stal sprowadzana zza wschodniej granicy. To dotyczy i naszej ostrowieckiej Huty i sprowadzania na rynek polski, na rynek europejski taniej stali z Białorusi, z Rosji, z Ukrainy, z Chin. Dla podobnych firm problem stanowi również wysoka cena prądu, która stanowczo różni się od tej, którą płacą przedsiębiorstwa za zachodnią granicą. Ceny energii elektrycznej dla takich przedsiębiorstw energochłonnych, jaka jest Huta, są nierównouprawnione z funkcjonującymi tego typu hutami na terenie Unii Europejskiej. W Brukseli w proteście skierowanym przeciw ekspansji chińskich wyrobów stalowych na rynek europejski uczestniczyli niedawno ostrowieccy hutnicy.